oświadczenie pełnomocnika pana posła, pana mecenasa Romana Gierty. Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, dzisiaj Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie pana posła Stanisława Gawłowskiego. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast jeżeli prokuratura lub policja chce przeprowadzić formułę zatrzymania, to zapraszam do mnie do kancelarii. Tam będziemy oczekiwać z panem posłem Stanisławem Gawłowskim na przybycie funkcjonariuszy. W moim przekonaniu, tu mówię jako obywatel, a nie jako pełnomocnik, jest to pierwsza sytuacja od roku 1989, w której możemy z całą odpowiedzialnością mówić o aresztowaniu o charakterze politycznym. Ta zgoda ma charakter oczywiście polityczny, jak wszystko w Sejmie, natomiast zarzuty, o których państwu żeśmy wielokrotnie mówili, zarzuty, które nie mają żadnego uzasadnienia, są oparte o wyjaśnienia byłych osób, byłych przestępców, którzy w sytuacji aresztu zgodzili się składać określone pomówienia, a dzisiaj już wiemy o ich bardzo mocnych powiązaniach z partią Prawo i Sprawiedliwość. Nadto wszystkie te pomówienia zweryfikowały się negatywnie. Na dzień dzisiejszy prokuratura nie ma żadnych podstaw nie tylko do zatrzymania lub aresztowania, ale nawet do stawiania zarzutów i powinna dawno sprawę umorzyć. Tak powinno być w każdej normalnej sprawie i tak by pewnie prokuratura procedowała, gdyby nie to, że chodzi tutaj w moim przekonaniu o spektakl o charakterze politycznym. Tym niemniej zapraszam również, jeżeli państwo będziecie chcieli być obecni, to również zapraszam dziennikarzy. Oczywiście mówię o dziennikarzach do kancelarii. Dziękuję państwu. Czy jutro będzie, może pan poseł Gawłowski trafi, znaczy pojedzie do Szczecina, do prokuratury, czy nie? To już zależy od prokuratury. Mam nadzieję, że prokuratura przeprowadzi czynności jak najszybciej. My, jak państwo pamiętacie, ponad miesiąc temu stawiliśmy się do prokuratury, aby złożyć wyjaśnienia. Wówczas prokuratura nie była gotowa. Od kilku tygodni dopominaliśmy się, aby prokuratura przesłuchała pana posła Gawłowskiego. Liczymy na to, że prokuratura przeprowadzi czynności jak najszybciej, a jeżeli chce złożyć wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, to niech to zrobi jak najszybciej. Wówczas mam nadzieję, że sąd szybko zweryfikuje te pomówienie, które padło z ust przestępcy. Dziękuję państwu uprzejmie. Dziękujemy bardzo. No, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, szczerze mówiąc, skoro prokuratura tak mocno nalegała na zatrzymanie, to proszę bardzo, zapraszamy na Nowy Świat, czekamy i niech prokuratura to zrobi. Dziękuję.